Zespół szkół nr 3 w Nidzicy był gospodarzem kolejnej edycji powiatowego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach. Uczniowie w zespole na terenie zespołu szkół nr 3 dzisiaj będą rywalizować w czterech konkurencjach. Już w tej chwili są na pierwszej, na testach z przepisów ruchu drogowego. Później zamiennie będą konkurować na torze przeszkód. To widzimy za moimi placami rozstawione przeszkody. Będzie 11 przeszkód. Trzecia konkurencja to będzie jazda w miasteczku ruchu drogowego z interpretacją przepisów ruchu drogowego i kończyć będą rywalizację w czwartej konkurencji pierwszej pomocy. Turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają za zadanie przede wszystkim popularyzowanie przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznych zasad poruszania się po drogach. Turnieje ruchu drogowego w zasadzie sędziuję już od kilkunastu lat i każdorazowo w każdym roku jestem zaskoczony, pozytywnie zaskoczony wiedzą, umiejętnościami, jakie reprezentują uczestnicy tego turnieju. Ten czas, który poświęcają na przygotowanie, pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie procentował i te pozytywne, bezpieczne zachowania na drodze, w których młodzieży będą się utrwalały. W tym roku turniej łączy się z inauguracją planu opracowanego w Komendzie Głównej Policji pod nazwą Kręci nas bezpieczeństwo. W całej Polsce ruszyła ogólnopolska akcja pod nazwą Kręci mnie bezpieczeństwo. Jej główny cel jest jeden, to poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Podczas działań policjanci będą edukować, będą przypominać o podstawowych prawach, obowiązkach rowerzystów, także o relacjach między rowerzystami, a kierującymi i pieszymi. Przypomnijmy o tym, jak ważny i istotny jest dobry stan techniczny roweru, o tym, jak niezmiernie ważną rolę pełnią także elementy odblaskowe oraz kaski. Przed nami sezon rowerowy. Obserwujemy coraz więcej rowerzystów i to bardzo cieszy, ale oprócz odpowiedzialnej, zgodnej z przepisami jazdy, nie mniej ważne jest to, by powiedzieć, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Mówiąc wprost, jego bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od niego samego. Nieodłącznym elementem turnieju jest kształtowanie partnerskich postaw i zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, a także sprawnego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Jeżeli chodzi o BRD, to tak jak żeśmy wspomnieli, nie jest to tylko jazda na torze przeszkód, jazda po miasteczku ruchu drogowego, ale również jest to okazja, gdzie młodzież będzie mogła się wykazać z taktyki udzielania pierwszej pomocy. Będąc uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie będą świadkami zdarzeń, nie daj Bóg uczestnikami nawet takich zdarzeń. Ta wiedza udzielania pierwszej pomocy niejednokrotnie może im się przydać i będzie wykorzystana, że tak powiem, z sukcesem dla osób poszkodowanych. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zajęli zawodnicy zespołu szkół nr 3 w Nidzicy.